Jeszcze niedawno głośno w mediach mówiło się, że zbrodnia ma płeć. Ale czy równie twardo entuzjaści tamtych stwierdzeń mogliby powiedzieć, że zbrodnia ma wiek? Mówię o tym nie bez powodu. Historia dotyczy chłopców w nastoletnim wieku. I choć jestem sceptyczny co do wyniku sprawy, o której zaraz opowiem, nie jest ona niemożliwa, a przy wyjaśnieniu kilku wątków mogłaby być prawdopodobna. Czego jednak nie jestem w stanie ze stuprocentową pewnością stwierdzić. Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Ministranci. 4 grudnia 1997 roku w śmietniku zostaje odnalezione ciało 12-letniego Michała. Miał na głowie założony niebieski worek na śmieci. Winą tej strasznej tragedii obarczono Pawła. W czasie morderstwa miał zaledwie 14 lat. Oboje byli ministrantami. Tego feralnego dnia, w którym miało dojść do zabójstwa, spędzali razem czas na spotkaniu ministrantów, choć bywały między nimi konflikty. Nie tylko kościół ich łączył. Michał co prawda przynależał do innej grupy dzieci, z którymi się trzymał, a Paweł był raczej odludkiem i wielu znajomych nie posiadał. Chciał mieć przyjaciół na dobre i na złe, być członkiem jednej z takich grup, w jakiej był Michał. Tego właśnie dnia doszło między nimi do spięcia. W gronie ministrantów był podział na młodszych, średnich i starszych. Michał należał do średnich, Paweł natomiast był w najstarszej grupie. W pewnym momencie na spotkaniu Paweł usłyszał niepokojące odgłosy dobiegające z pomieszczenia obok. Był tam Michał, który pod ścianą trzymał młodszego od siebie chłopca i wykrzykiwał, że zrobi mu krzywdę. Do całej tej sytuacji wtrącił się Paweł, odciągając napastnika od ofiary, sam stając twarzą w twarz z agresywnym chłopakiem. Jednak nie trwało to długo. Michał odpuścił i wyszedł. Na miejscu został jeszcze 2 godziny. Tańczył, bawił się, by później skierować się prosto do domu. Jednak brakowało mu zabawy z innymi. Skierował się w stronę sklepu po wodę, by później odwiedzić salon gier, gdzie zawsze spotykał kogoś, kogo znał. Tuż przed sklepem natrafił ponownie na Michała ze swoją paczką. Paweł, chcąc wyjść na fajniejszego w oczach chłopaków, zapytany, co chce kupić, stwierdził, że przyszedł po kole i piwo, co zainteresowało pozostałych. Mając 14 lat, zakupił piwo w sklepie i zaczął częstować chłopaków. Szli razem pod blok, gdzie mieszkał Paweł. Po drodze pojawił się temat filmu pornograficznego, którego miał mieć na kasecie wideo. Do mieszkania nie weszli wszyscy, tylko Paweł i Michał. Według zeznań mieli grać na komputerze i obejrzeć film na wideo. W tym czasie Michał nawet nie ściągnął z siebie kurtki i szalika, co wydaje się trochę dziwne. Film nie był bardzo krótki, a w przypadku gry na komputerze kurtka, nawet jakby nie powodowała uciążliwo wysokiej temperatury, tak byłaby bardzo niewygodna. W tym samym czasie, około godziny 20, matka Michała wróciła do domu, gdzie jej syn miał już na nią czekać. Zaniepokoiła się i poszła szukać. Nie było wtedy powszechnie używanych telefonów komórkowych. Do tego do tanich nie należały. Nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Pierwszym miejscem, dokąd się udała, było spotkanie ministrantów w kościele, gdzie dowiedziała się, że oficjalne spotkanie zakończyło się o godzinie 18. Obecnie trwa spotkanie najstarszych ministrantów. Skierowała się do znajomych z paczki swego syna. Jeden z nich powiedział, że Michał został u Pawła, a reszta chłopaków skierowała się do domu. W tej sytuacji pozostała tylko jedna opcja. Syn powinien być u Pawła, dokąd się udała. Jednak i tu go nie było. A według jego słów wyszedł jeszcze przed 20. Wcześniej oglądali mecz koszykówki i grali na komputerze. Te informacje jednak nic nie dają w poszukiwaniach. Matka Michała ponownie kieruje się do kościoła, by znów niczego konkretnego się nie dowiedzieć. Mijają 4 dni. Ktoś puka do drzwi. Był ranek, czas śniadania. Byli to funkcjonariusze policji. Tego dnia podczas wywozu śmieci w okolicy bloku, gdzie mieszkał Paweł, natrafiono na ciało młodego chłopca, mającego na głowie niebieski worek na śmieci, zaciśnięty sznurem. To, że Paweł był ostatnią osobą, która widziała Michała, było oficjalnie wiadome. Jednak policjanci byli również zmotywowani do uzyskania zeznań, ponieważ jeden z kolegów ofiary stwierdził, że to Paweł zabił. Do czasu przesłuchania wraz ze swoją siostrą pełniącą rolę opiekuna podczas zeznań, Paweł był nieugięty.
nie przyznawał się do winy. Chciał powiedzieć, co wie, i iść do domu. Nie czuł się bezpiecznie i komfortowo. Chciał wrócić do swojej codzienności. Gdy tylko jego siostra zniknęła z zasięgu wzroku, policjanci zaczęli bardziej naciskać na przyznanie się do winy Pawła. Co prawda nie mówił im dokładnie tak, jak było. Nie oglądali meczu, a film pornograficzny. O zakupie piwa również nie wspominał. Uważał zatajenie tych faktów za grzech. Był bardzo religijny, przejmował się każdym kłamstwem. Ksiądz swego czasu z ambony mówił, że jego parafianie stronią od tego typu rzeczy, ponieważ są to poważne grzechy. Tak Paweł nie chciał, by wyszło na wierzch, że jego ojciec posiada taką kasetę, a on ją oglądał i tego samego dnia zgrzeszył, również pijąc piwo. W tym samym czasie śledczy wiedzieli, że takie same worki na śmieci zostały odnalezione w domu Pawła. Był tam również taki sam sznurek, którym Michał został uduszony. Policja uznała to za wystarczające dowody, by nalegać i naciskać na przyznanie się do winy. Sugerowali również pomoc w pozbyciu się zwłok ojca lub matki Pawła, czemu stanowczo zaprzeczył. Według słów policjantów, Paweł w końcu się przyznał do popełnienia tej zbrodni, jednak samo przyznanie się do winy zostało przeprowadzone w sposób, który nie pozwalał traktować tych słów jako dowód w sprawie, ponieważ w pomieszczeniu nie był obecny żaden opiekun prawny, ani adwokat podejrzanego. Po wszystkim Paweł został przewieziony do schroniska dla nieletnich. Gdyby nie to, ludzie mogliby dokonać na nim samosądu. Media podłapały temat i jeszcze przed zapadnięciem wyroku mieli swojego winnego. Nikt nawet nie próbował dociec prawdy. Liczyła się sensacja. Młody chłopak zamordował swojego kolegę. Taka była narracja, w którą wszyscy uwierzyli. Nie było wątpliwości, co stanie się z chłopcem, jeśli wróci do domu. Dalsze wyjaśnienia Pawła niczego nie zmieniały. W końcu oficjalnie przyznał się, że zamordował Michała. Opisał, jak się to wszystko wydarzyło, choć przy każdych kolejnych zeznaniach zmieniał przebieg wydarzeń. Jednak żadne z zeznań nie pokrywało się w 100% z zebranymi materiałami dowodowymi. Chodziło o szczegóły. Dusił chłopca innym narzędziem, niż zostało stwierdzone w aktach. Krew nie znajdowała się w mieszkaniu. Była na ubraniach, jednak nie na kurtce, którą rzekomo w tamtej chwili miał mieć na sobie. A podczas odnalezienia ciała, kurtka, jak i buty znajdowały się w worku. W śmietniku, gdzie zostało wyrzucone ciało Michała, miały się znajdować liście, którymi zostało przykryte ciało. Jednak nic takiego nie znajdowało się w pobliżu ofiary. Dochodzi również kwestia zniesienia chłopca z drugiego piętra i wrzucenia go do śmietnika, co dla 14-latka byłoby sporym wyzwaniem. Przeprowadzono eksperyment mający dać jakiś pogląd na tę właśnie sytuację. Wytypowano najmłodszego i zarazem najmniejszego z pomocników w śledztwie. Co prawda poradził sobie, jednak było to dla niego nie lada wyzwanie. A trzeba zaznaczyć, że był większy i silniejszy niż Paweł. Znaleziono również odcisk palca na worku na śmieci, który był założony na głowę ofiary. Nie pasował jednak do odcisków palców Pawła. Coś jeszcze nie dawało spokoju sędzi. Zeznania kolegów Michała nie pokrywają się w drodze, jaką przebyli ze sklepu do bloku Pawła. Różniły się również inne szczegóły u chłopców. Ksiądz organizujący spotkanie ministrantów też ukrywał pewne fakty, o których akurat sędzia wiedziała. Nie wspomniał, że spotkanie trwało dłużej niż do godziny 18. Czyżby też chciał coś ukryć? A może po prostu umknął mu ten fakt i o nim nie wspomniał? Może też uważał go za mało ważny? I ta informacja nijak nie pomoże w śledztwie. Co jeszcze należy wspomnieć, według zeznań ciało miało się znajdować w śmietniku kilka dni. Jednak żaden z sąsiadów ofiary nie zauważył. Nie zauważył ich również mężczyzna, który regularnie 2 razy dziennie przeczesuje śmietniki w tej okolicy. I jak wspomniał, gdyby zauważył kurtkę i buty, to na pewno zabrałby je ze sobą, ale nic takiego nie znalazł. Po blisko 7 miesiącach prowadzonego śledztwa Paweł zostaje uznany za winnego zamordowania Michała i umieszczony w zakładzie poprawczym. Wyrok zapadł jednak i pozostawił po sobie wiele niepewności i pytań, wiele niesprawdzonych wątków i okoliczności. Po czasie wychodzi na jaw, że ministrantami zajmował się mężczyzna, który odbywał karę pozbawienia wolności za czynności seksualne wobec nieletnich. Nie sprawdzono również uczestników imprezy dla ministrantów.
Nie oszacowano czasu zgonu Michała. Nie sprawdzono tropu podjętego przez psa. Wskazywało ono na przeciągnięcie ciała Michała do śmietnika ze skrzyżowania Stolarskiej ze Śniadnieckich lub muru pobliskiego kościoła, gdzie miała miejsce impreza ministrantów. Nie ma obecnie pewności, w którą stronę dokładnie pies prowadził. Jednak to by się zgadzało, bo jak się dowiadujemy z akt sprawy, a które zostały całkowicie pominięte, spodnie ofiary były oblepione ziemią, a na kurtce nie było śladów krwi. Znajdowała się ona na pozostałych ubraniach. Ciekawym wątkiem jest również fakt złapania pedofila w tamtejszej okolicy 3 dni po odnalezieniu ciała Michała. Jednak nie próbowano nawet powiązać tych dwóch spraw ze sobą. Podczas tego śledztwa skupiono się tylko i wyłącznie na przyznaniu się do winy Pawła, które mogło być spowodowane presją policjantów. Wątpliwości co do pierwszego przyznania się Pawła miała również sędzia. Przesłuchanie było nagrywane na wideo, jednak nie ma tam zapisu świadczącego o przyznaniu się do winy. Są tam słowa policji, by chłopak się przyznał, podniesienie głosu przez policjantkę, po czym zapis audio się kończy. Pozostało wideo, gdzie nijak nie wyglądało na to, by chłopak się przyznał. Wiele nie mówił. Wydawało się, że tylko odpowiada tak, nie. Nie widnieje tam nic, co mogłoby świadczyć o wyznaniu winy. Jednak według policji to właśnie wtedy Paweł potwierdził, że to on zabił i opisał sytuację. Operatora kamery nie było wtedy w pomieszczeniu. Tłumaczono, że to leciwy sprzęt i właśnie w tej tak ważnej chwili doznał awarii. Oczywiście jest to możliwe, jednak to byłby ogromny zbieg okoliczności, że właśnie w tak kluczowej dla śledztwa chwili pozostał tylko obraz bez dźwięku. Po latach zostaje przeprowadzony wywiad z Pawłem. Opowiada w nim, że gdy nie przyznał się do winy, policjant uderzył go w twarz. Następnie go pobito na komisariacie. Po wszystkim ktoś dyktował, co ma napisać, po czym podpisać się. Sprawa miała być szybka, dotyczyła nieletnich. Jednak zaczęło się to wszystko przedłużać. Kolejne wątki, materiały dowodowe. Nie tak to sobie śledczy wyobrażali. Nie tak to miało wyglądać. W tej sprawie sędzia pełnił również funkcję prokuratora. Oceniała więc swoje własne śledztwo. Pozostało wiele niewyjaśnionych śladów. Do teraz nie ustalono, do kogo należał odcisk palca znaleziony na worku na śmieci. Apelacje nic nie dały. Pisma skierowane do papieża i prezydenta również nie pomogły. Rodzice po wydaniu wyroku skierowali sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie po 11 latach uznano, że podczas procesu odebrano podejrzanemu prawo do rzetelnej obrony. Przyznano odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro. Tak ta sprawa w obecnym etapie wiedzy się kończy. Czy Paweł jest winny śmierci Michała? Czy może w tą sprawę jest zamieszany ktoś, komu na rękę było przyznanie się do winy chłopca i wskazanie go jako kozła ofiarnego? Media miały swojego winnego, pozostało jedynie przenieść ciało w okolice bloku, gdzie po raz ostatni ofiara była widziana. Wpływy pewnych osób mogły zmienić przebieg przeprowadzonego śledztwa. A może chęć szybkiego zakończenia sprawy wykluczyła możliwość odnalezienia prawdziwego sprawcy? Może też zbagatelizowano ślady i inne poszlaki tylko dlatego, że Paweł się przyznał do popełnienia tej zbrodni? Te pytania raczej już nigdy nie znajdą swojej odpowiedzi. Chyba, że ktoś postanowi wznowić śledztwo i zbadać wszystkie zebrane materiały dowodowe, ślady i możliwości popełnienia tej zbrodni przez osobę, która nigdy wcześniej nie była brana pod uwagę. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam i do usłyszenia.